Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? I keep on letting my... dzień dobry kochani, witam się z wami. Ja właśnie wychodzę z domu, z korytarza. Tak, tutaj są właśnie nasze szafy, ale tak ogarniemy to wam trochę pokażę, bo dzisiaj mamy plan z Krzyśkiem tutaj trochę korytarz ogarnąć i trochę też innych rzeczy. Także ja lecę na siłownię, mam bardzo mało czasu, jestem już praktycznie naprawdę w niedoczasie. Zaraz wam pokażę, z czym ja dzisiaj lecę na tą siłownię. Także witam was serdecznie w kolejnym vlogu i lecimy. Dobra, tak jak wam mówiłam, w totalnym niedoczasie, więc lecę z połóweczką kawy. Wypiję szybciutko, zanim dojedziemy na siłownię i no, jak to mówią, naturalna przedtreningówka. Także dzień dobry kochani, raz jeszcze lecę z kawką poćwiczyć trochę. For so long I've been trying to get you out of my head. Oh yeah, but somehow seem to wake up in your bed. Korzystając z okazji, jestem już po siłowni, odezwę się do was na chwilkę, będę robiła śniadanie. I miałam zrobić dzisiaj ankietę na Instagramie, czy zrobić śniadanie na słodko, czy zrobić sałatkę, czy zrobić śniadanie na słono. Pierwszą opcją była sałatka z tuńczyka, taka moja ulubiona, a druga to pudding chia. Wczoraj wieczorem, już jak skończyłam wam nagrywać, stwierdziłam, że zrobię sobie pudding chia. Mam to mleko kokosowe, które nie poszło mi do kawy absolutnie, wiecie, te co Ewa mi pokazała, więc stwierdziłam, że zrobię sobie pudding chia na mleczku kokosowym. Dodam jagody, borówki i truskawki. A druga opcja, tak jak mówiłam, sałatka z tuńczyka. No i nie wiem, czy zrobić ankietę, czy mi na Instagramie podpowiecie, czy zaraz moje kubki smakowe same zdecydują, co zrobić. Dzisiaj trochę plany nam się zmieniły, bo mówiłam wam ostatnio jechać dzisiaj do Ewy na ploteczki, na kawkę, ale jej malutka nie czuje się zbyt dobrze, więc sobie odpuściłyśmy. Natomiast jak ja byłam na siłowni, Krzysiek był w Biedronce po kurczaka, bo będę robiła dzisiaj takie placuszki siekane, kotlety siekane, ale z piekarnika, niesmażone, trochę je zmodyfikuję. No i był u znajomego, bo też miał mu coś w ogrodzie pomóc. Także ja na siłowni, Krzysiek do znajomego jednak pojechał, ale w tym czasie, kiedy ja byłam na siłowni, a nie kiedy ja byłam u Ewy. Także ja siłownię, Krzysiek znajomego, a teraz poszedł do ogrodu, bo mam dzisiaj trochę rzeczy do zrobienia, więc może wam coś nagra. Jest na plusie, fajna pogoda, więc trzeba taką pogodę wykorzystywać i działać. A ja dziś z moją mamą będę też robiła coś, zapraszam ją na kawkę i będziemy robiły razem coś w pokoju Nelci, ale to o tym za chwilę. Teraz się ogarniam, szybko pod prysznic i zabieram się za śniadanie, bo już powiem wam szczerze, jestem trochę głodna, jest godzina która? 11:30. Zobaczcie, pokażę wam, bo postawił Leoś tutaj z Krzyśkiem na oknie, na parapecie swoje warzywka. Jednak chyba jestem większą fanką śniadań, słuchajcie, wytrawnych. Stwierdziłam, że pudding chia zjem po prostu na przekąskę i też wam go pokażę. Natomiast dzisiaj jadę z sałatką z tuńczyka. Dzisiaj tak, tuńczyk w oliwie, z oliwek, ukochany Rio Mare. Dużo soku z cytryny, pomidorki, szczypiorek, rukola i dorzucę sobie tutaj jeszcze jakieś warzywka i słuchajcie, wow, dodam sobie jeszcze chyba tutaj ogórka kiszonego albo kapary, no i taka micha szczęścia po siłowni wejdzie mi dzisiaj jak złoto. A tak jak mówię, pudding czy ja pokażę wam później, no i zrobimy sobie te kotlety siekane, do tego pewnie pomidorki ze śmietaną i z cebulką, zobaczymy. A tymczasem zabieram się za jedzenie i czekam na mamuśkę, zrobię nam kawkę i się do was pewnie odezwiemy. Dobra, ja już zwarty i gotowy i myślę, że zacznę od sprzątania kretowisk, bo troszeczkę nam się ich tu porobiło. No i gdzieś tą ziemię sobie usunę, może się później przyda na wiosnę do jakichś innych rzeczy. A teraz sobie po prostu pozbieram. O, proszę, zobaczcie ile kretowisk. No słuchajcie, ja już zmachany, nie wiem, która to już taczka ziemi, ale jeszcze troszeczkę mi zostało. No, praca wrze. Trzeba było się troszeczkę ogarnąć, zjeść i już człowiek po prostu jak nowy. Więc tak, jest już mama, hejka. Jest już mama i będziemy działały, zaraz zrobimy sobie kawkę. A czemu jest dzisiaj ze mną mama? Dlatego, że będzie robiła coś, co lubi bardzo robić, a ja trochę niekoniecznie. I zawsze wtedy się spotykamy i razem działamy. Tak. Więc co będziemy robić? Segregować nelciowe ubranka.
Będziemy sprawdzały te, które są już za małe, tak? Tak, czas na segregację w końcu, tak. Prawda? No, chociaż ona rośnie jak szalona, także no, zrobimy praktycznie ładną segregację, poukładamy, ja uwielbiam układać w szafach, u mnie musi być po prostu wszystko w kosteczkę, uwielbiam no to robić, więc fajnie, przyszłam, wypiję kawę i złożymy małej akurat segregację. Tak, mamy czas, mhm. Jeżeli chodzi o Nelci szafę, to ja bardziej lubię o nią dbać, już kiedyś mówiłam, takie śliczne ubranka, no, przekładać, układać, no, bo jeżeli chodzi o moją, to jest... Wiecie, jak oglądacie, że ja raczej u siebie w szafie to taka nie jestem zbyt porządkowa. Natomiast jeżeli chodzi o Nelcie, to bardzo lubię. Mama też lubi, więc poplotkujemy sobie, porozmawiamy. Dawno jakoś tak się nie spotykałyśmy na kawkę, na takie pogawędki u mnie, zazwyczaj u mamy. Więc przyjemne z pożytecznym. Tak. Działamy, działamy. Także mamy trochę rzeczy do zrobienia. Dzisiaj. Fajną pracę mamy. Fajną Zobacz. Pracę mamy. Kawusia i do pracy. Powiem wam, że nie wiem, co też ostatnio się dzieje. W sumie ja muszę często myć głowę. Najlepiej właśnie codziennie albo co drugi dzień, ale wczoraj myłam włosy, a dziś już takie są, wiecie, może też po siłowni, może dlatego. I walnęłam sobie suchy szampon, delikatnie tutaj, ten z Isany. On jest bardzo delikatny, w przeciwieństwie do Batiste, to ten suchy szampon z Isany jest naprawdę bardzo, bardzo delikatny. I widzę, że gdzieś tutaj przed chwilą miałam trochę białego. Niemniej jednak właśnie polecam wam ten suchy szampon na takie właśnie okazje, więc... O, to wam chciałam powiedzieć właśnie o tym suchym szamponie, że jakoś fajnie się u mnie ten z Isany sprawdza, czasem do niego powracam, bo już był taki okres, że suchych szamponów w ogóle nie używałam, a teraz od czasu do czasu ten z Isany właśnie używam, tym bardziej, że tak jak mówię, no wczoraj umyłam włosy, wiecie, dzisiaj jak to po siłowni człowiek się spoci, już one nie wyglądają tak dobrze, więc dzisiaj chyba wieczorne mycie mnie czeka i jutro znowu busz. Już powoli tutaj widać koniec, mamy jeszcze piżamki do złożenia, pościel, o tu jeszcze mama ma jakieś te bluzeczki, tak, bo to do spania, nie, bo to są te na ramionczkach, wszystkie koszuleczki takie, wiecie, na ramionczkach, pod piżamkę, także teraz temat piżam wjeżdża. No dobrze, no i nie obędzie się oczywiście bez kawki, kawka być musi, także niosę mamie. Kawka mamy gotowa, z pianeczką, taka pyszna i lecę po swoją. W ogóle zapomniałam wam powiedzieć, bo chciałam wam jeszcze powiedzieć kilka rzeczy. Dzisiaj na siłowni było tak super, złapałyśmy już z dziewczynami taki kontakt, już wszystkie się kojarzymy, wszystkie się znamy, rozmawiamy, wymieniamy się jakby doświadczeniem. I ja mówię, że ja takiej siłowni to szukałam, naprawdę, że to w ogóle jakieś szczęście, że ja się znalazłam na tej siłowni. Więc dziewczyny twierdzą to samo, że to jest taka nasza fajna, mała siłownia, cudownej atmosferze, także dzisiaj trochę tematów poleciało, tak się zagadałyśmy, że naprawdę trochę nam się zeszło i też się właśnie cieszę, bo tak jak wam mówiłam, Krzysiek był u kolegi, też mu się trochę zeszło, więc ja mówię, nie śpiesz się, bo my jeszcze po siłowni pogaduchy. Halo, halo, kawka już gotowa, proszę się częstować. Pyszniutka, ze spienionym mleczkiem, bardzo dobra. Także po pracy czas na kawę i pogaduszki. Tak, koniecznie, no to nie ma po prostu innej opcji, więc kawa za pracę się należy. Dziękuję bardzo, co na zdrowko. Także pozdrawiamy wszystkich was oglądających nas. Tak, dokładnie. O, jest i mama. Także pozdrawiamy. Byliśmy po dzieciaczki w przedszkolu. Także są już w domu i moi drodzy, zaraz będę jadła ten pudding chia. Dzieci jedzą jogurciki. A powiem, że ja idę dziś na trening. Leoś idzie dzisiaj na trening, zwarty i gotowy. Przyjechał tylko na chwilkę szybciutko coś zjeść, zaraz dam im coś ciepłego do jedzenia. Także Leoś zje. Nelcia, tak, oczywiście do jedzenia. Nelcia zostaje ze mną w domku, a Krzysiek i Leoś jadą na trening, więc Leoś jest bardzo podekscytowany. Nie może się już doczekać, miał małą przerwę, ale mówi, że wraca ze zdwojoną mocą. Ze zdwojoną... Tak, a my dwie dziewczyny zostajemy w domku, coś porobimy, zrobimy może kotleciki siekane, tak? Tak, a chłopcy pojadą. Także bardzo, bardzo się cieszymy. Zaraz pakuje Leosia strój na trening, no i o, już gra, a proszę powiedz, bardzo. Że pojutrze chyba Filip. Że pojutrze. Ale nie wiem, czy jutro, czy pojutrze. Pojutrze jest w przedszkolu filet z kurczaka. Bo Nela, ty mówiłeś, Nela, że Nela bardzo nie lubi fileciki, tak, i spaghetti. Dzisiaj była zupa pieczarkowa, więc tak byle jak. Butelka.
Dobrze, zaraz ci dam. I było, co dzisiaj było? Pulpeciki, tak? W sosie. No. I kasza. I Leoś mówi, że zjadł kaszę. No słuchajcie, Leoś zjadł kaszę. Czy wy to słyszycie? Gdzie w domu kaszy? Ale zjadł kaszę z pulpecikami. O, Nelcia chce auto, chce butelkę, także nie pozostaje mi nic innego, jak uciekać do dzieciaków. O, buzia jaka brudna! Jaka buzia brudna! Dobra, Nelcia już przebrana. W domowe ciuszki. Idziemy. Tym razem mój pudding chia. Zobaczcie, jaki gęsty. Ale ja lubię też taki gęsty. Więc go sobie przełożymy do miseczki. Dodamy boróweczki i truskawki. Ale gęsty. No dobrze, no. Uwaga, czy będzie mi potrzebna łyżka? Nie. O, jaki gęsty, patrzcie. Ale to jest micha szczęścia. Z owocami to naprawdę dobrze smakuje. No i zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda. Także taka micha szczęścia. Pudding chia na mleczku kokosowym, truskawki, maliny i boróweczki. Pechota. Ale ładnie tutaj przygotowałaś wszystkich. Jest JJ, Moji Popsy, Barbie i pieski tutaj się podgryzają. No i pogoda zmienną jest, zobaczcie. Pada. Tu jeszcze mam Nelciowe ręczniczki, zaraz je wszystkie muszę porozkładać, bo właśnie przyszły na górę z prania, więc zaraz to sobie poskładamy i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z tych ręczniczków z Pepco. Są naprawdę świetne, my ich używamy do mycia rączek i buzi i naprawdę są cudowne, mięciutkie, przyjemne i ta grafika rewelacja. Jakościowo też są naprawdę świetne, także polecam Wam serdecznie ręczniczki dla dzieci z Pepco. Ale teraz ich nie widziałam, wiecie? Także one chyba nie są w stałej ofercie. Dobrze, jeśli chodzi o moje kotleciki siekane, to zrobiłam je troszeczkę inaczej niż zwykle. Zazwyczaj robię je na patelni, po prostu podsmażam, dodaję do środka warzywa i mąkę. A tym razem dodałam tylko mięso złód z kurczaka, jajko, majonez i żółty ser. I zobaczymy, co z nich wyjdzie. Także wrzucam na 200 stopni do piekarnika. Nie wiem na jak długi czas, będę na oko to robiła. No i zobaczcie, wyszły naprawdę pięknie. Następnym razem chyba zrobię na papierze do pieczenia, bo troszkę mi się przyczepiały, ale wyszły naprawdę super te kotleciki. Say something that will make my day. Cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. Cause she left me here alone. Ugryzłeś życia kęs, wciąż mu przypraw brak, rozpływa się. Codziennie ten sam film, rano włączasz start, a wieczorem end. Tempo prowadzi cię, przekonanie, że osiągnąłeś szczyt. Od losu więcej już nie oczekujesz nic. Nigdy nie mów nigdy. Schowałam się na chwilę od Nelci, bo ona biega, biega za mną, mówi, gdzie jest mama? Mamusiu, gdzie jesteś? Mamusiu, gdzie jesteś? To weź sobie tego strażaka, otwórz drzwi, weź sobie ten wóz strażacki i zanieś sobie tak do tamtego pokoiku, powolutku, dasz radę sama? I policję. I policję też sobie przynieś i weź. Powolutku, ślicznie. Tata, pomożesz Nelci? Nelcia nosi wóz strażacki i wóz policyjny, ten z psiego patrolu, co wam kiedyś się pokazywałam. Po prostu uwielbia się tym bawić. Brawo! Czekajcie, zamkniemy sobie drzwi. Zamkniemy sobie drzwi. O, jest i tata. Dzięki. Dobra, bo ja chciałam z wami chwilę porozmawiać. Jesteśmy już... Czekajcie, jakoś wygodnie zasiądę. Jesteśmy już z Krzysztofem... Może tak? O! Super. Jesteśmy już z Krzyśkiem po obiadokolacji i powiem Wam, że te kotleciki wyszły fenomenalne. Do tego ryż, taka fajna, odświeżająca surówka z rukoli, ogórka, naprawdę bardzo, bardzo pyszna, więc polecam takie pieczone w piekarniku. Też wychodzą całkiem ok. I powiem Wam, zobaczcie na mnie, ja jestem tak dzisiaj wzruszona, popłakałam sobie ze szczęścia, z emocji, ze wspomnień.
Puszczałam wam klip, jak Nelcia ogląda moją piosenkę Nigdy nie mów nigdy, i ona za każdym razem, kiedy jej słucha, to jest po prostu tak skupiona, jest po prostu ona i ta piosenka. I ja mam wrażenie, bo jak ja nagrywałam tą piosenkę swoją, Nigdy nie mów nigdy, no to byłam w zaawansowanej ciąży właśnie z Nel. Ja mam wrażenie, że ona zna tą piosenkę z brzuszka i że ta piosenka jest bardzo jej bliska, że ona kojarzy tę melodię, bo jak byłam w ciąży, to bardzo dużo ćwiczyłam wtedy śpiew. Jeździłam na naukę śpiewu, bardzo dużo, milion razy chyba prześpiewałam tą piosenkę. Także Nelcia w brzuchu bardzo dobrze już tą piosenkę znała. I teraz jak jej słucha, to jest coś po prostu pięknego. Tak się wzruszyłam, powiem wam. Popłakałam się, tyle emocji we mnie było. Ona po prostu, mamusiu, idź, Nela słucha, Nela ogląda mamę. I tak ta piosenka na nią działa, że po prostu no nie mogę, nie może się od niej oderwać i cały czas tylko chcę słuchać i słuchać. I powiem wam, że naprawdę, no mega mnie to dziś wzruszyło, więc bardzo, bardzo, bardzo się wzruszyłam, trochę sobie popłakałam i Jezu, jestem bardzo szczęśliwa, naprawdę. I teraz tak, jak Nelcia słuchała Nigdy nie mów nigdy, to ja stwierdziłam, że ta piosenka po raz kolejny ma cudowny przekaz. Także zostawiam wam linka do mojej piosenki Nigdy nie mów nigdy. No właśnie, Nigdy nie mów nigdy. I szczególnie zwróćcie uwagę, słuchając tej piosenki, na refren. Choć i zwrotki naprawdę są też przemawiające, dające do myślenia. Natomiast zwróćcie uwagę na refren. Ja wam teraz przytoczę słowa. Nigdy nie mów nigdy, nawet nie być może. Może to najdłuższa z wszystkich dróg. Wierny bądź marzeniom, nigdy się nie zmieniaj, co nie zabije, zawsze wzmocni cię. Czyli nie poddajemy się, nigdy nie mówimy nigdy, uśmiechamy się i spełniajmy i spełniamy swoje marzenia. Taki przekaz znowu ode mnie dla was. Także zachęcam was do wysłuchania tej piosenki. No, może na was też tak samo zadziała jak i na mnie. Chociaż pamiętam, kiedy pierwszy raz publikowałam tą piosenkę i opowiadałam wam o tym, to bardzo wiele z was mówiło, że ta piosenka was motywuje, że daje wam do myślenia, że was wzrusza, że daje wam powera. Także pamiętajcie, wierzcie w swoje marzenia, wierzcie w swoje możliwości, spełniajcie. Idźcie powolutku, chociażby ta droga była długa i kręta. Nie poddawajcie się, walczcie o swoje i tak jak mówię, bądźcie szczęśliwi. No bo tak jak się mówi, no nigdy nie mów nigdy, nawet nie być może. Także zachęcam was raz jeszcze do wysłuchania, a tymczasem kochani, ja się z wami będę już powolutku żegnać. Dziękuję za dzisiejszy dzień, dziękuję za wszystkie wasze komentarze, za wszystkie wasze kciuki do góry. Uciekam, moi drodzy, bo dzisiaj jeszcze MB jak miłość i na wspólnym, więc wszystko muszę do tego czasu zrobić. Dobrze by było też tego vloga zrobić, żeby był gotowy. Więc widzimy się jutro o 7:30, a tymczasem przysyłam wam buziaczki, chyba powiedziałam wszystko, co miałam wam powiedzieć, chyba tak. Dobrego dnia, dobrej nocy, w zależności kiedy nas oglądacie. Widzimy się jutro. Hej, papa kochani. No, Bogi Miłka się zakręciła na koniec, ale hej. Papa, ściskam was z całego serduszka. Mua.